Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Nawet w gronie uczniów Jezusa zdarzały się rywalizacje o pierwszeństwo. Kiedy prześledzimy Ewangelię, zauważymy, że sam Jezus ustanawia wśród uczniów pewną hierarchię. Z wielotysięcznej rzeszy uczniów wybiera najpierw 12, a następnie z nich wybiera 3, Piotra, Jakuba i Jana, których ustanawia świadkami niektórych tylko wydarzeń, na przykład przemienienia na górze. I wreszcie wybiera Piotra i ustanawia go głową kolegium apostolskiego. Jednakże trzeba zauważyć, że Chrystus zupełnie inaczej pojmuje hierarchiczną strukturę społeczeństwa niż ta, do której przyzwyczaił nas świat. Ten, kto jest pierwszy, jest sługą wszystkich pozostałych. Pierwszeństwo, przewodnictwo w Kościele oznacza służbę w duchu Chrystusowej miłości. Zresztą Jezus sam powiedział o sobie, że nie przyszedł na świat, aby mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie za zbawienie świata. Miłość to ciągłe umieranie, spalanie się dla innych, bo życie posiada jedynie ten, kto je traci dla innych. Jezus przeszedł przez ciasną bramę paschalnej ofiary i wszedł do życia wiecznego w Królestwie Bożym. Każdy z nas może, jeśli chce, pójść tą samą drogą za Jezusem. Jeśli chcesz być pierwszy, stań się ostatnim i sługą wszystkich.